Ja wzywam Twojego imienia, Jezus, na tym miejscu. Ty jesteś Królem, Ty jesteś Panem. Ja mówię, że każdy język ugina się na Twoje imię, Jezus. Tylko Ty jesteś Królem. Nie ma innego Boga niż Ty. Ja poniżam jakąkolwiek religię na tym miejscu. Ja poniżam jakiekolwiek zakłamanie na tym miejscu. Ja poniżam wszystko, co nie wywyższa Ciebie. Ja mówię, że wszystko zgina kolano na Twoje imię, Jezus. To Ty jesteś Pan, to Ty jesteś Syn Boży. Ja wzywam na tym miejscu Twojego imienia i mówię, że każda religia, że każde zakłamanie ugina teraz swoje kolana. Ja mówię, że ci, którzy teraz bluźnią przeciwko Twojemu imieniu, poznają Twoją wielkość, Jezus. Poznają Twoją wielkość, Jezus. Ty, który przyszedłeś na ziemię, umarłeś za ludzi i zmartwychwstałeś. Ty, który pokonałeś śmierć. Ty, który na swoim ciele wziąłeś każdą chorobę i każde zniewolenie, ażeby żyć mógł ten, który uwierzy. Ja wzywam Twojego imienia. Taki sam jak kiedyś, taki sam i teraz. Wieczny Bóg, który z miłości poszedł na krzyż i oddał swoje życie, ażeby mógł żyć ten, który uwierzy, ażeby mógł żyć ten, który uwierzy. Duchu Święty, przekonuj teraz ludzi, przekonuj ich o grzechu, przekonuj ich o tym, że potrzebują Jezusa, przekonuj ich o tym, że potrzebują Boga, że nie ma innego wyboru dla nich, że nie ma innego źródła życia. Duchu Święty, przekonuj ich o grzechu, przekonuj ich o tym, że żyją bez Boga i Go potrzebują, przekonuj ich o sprawiedliwości, przekonuj ich o tym, że Syn Boży oddał swoje życie za nich na krzyżu i zmartwychwstał. Przekonuj ich o tym, że grób jest pusty, że zmartwychwstanie, że moc zmartwychwstania dostępna jest dla wszystkich ludzi. Ja modlę się teraz, niech ludzie poniżają to, co przyjmują przez umysł, a otwierają swoje serca. Mówię otwarte serca na tym miejscu. Niech spotykają się Ciebie w swoim sercu. Wzywam Twojego imienia, Jezus, nad każdą osobą, która potrzebuje, nad każdą osobą, która jest synem pokoju, tak jak Ty powiedziałeś, nad każdym, kto potrzebuje, że każdego, kto przychodzi, Ty nie odtrącisz. Ja modlę się teraz, ażeby poselstwa docierały do ludzkich serc, ażeby ludzie w sobie rozważali to, co słyszą. Niech nie patrzą przez zwykłe cielesne oczy, ale niech patrzą przez to, co czują w sercu. Niech prawda do nich dociera, niech mają sny. Niech spotykają ludzi, którzy będą im głosić takie same poselstwa. Niech świadczą im ludzie o Tobie. Niech widzą świadectwa. Niech płynie życie. Niech płynie życie swojego krzyża, Jezus. Do ludzkich żyć, do ludzkich serc. Niech oni doświadczają Ciebie. Niech mają przełomy w swoim życiu. Niech wiedzą, że to dzięki Tobie. Bo Ty jesteś Królem. Powiedziałeś, że nie ma innego Boga poza Tobą. Że nie ma innego Boga, a że tego, który przychodzisz, Ty nie odrzucisz precz. Nie odrzucisz precz. Ja wzywam teraz Twojego imienia. Ja mówię, niech na tym miejscu dzieją się znaki i cuda. Niech tu powstaje Kościół, który będzie wielbił Ciebie w prawdzie. Niech ludzie Ciebie doświadczają. Nie jako jakiejś religijnej marionetki. Nie jak Boga, który nic nie może, ale jako tego, który stworzył niebo i ziemię, który dał życie każdemu z nas, który poszedł na krzyż i zmartwychwstał. Niech doświadczają Twojego zmartwychwstania. Niech doświadczają Twojego zmartwychwstania. Duchu Święty, dotykaj ludzi. Dotykaj tak jak kiedyś. Dotknąłeś apostołów. Tak jak dotknąłeś nas. Dotykaj tych ludzi. Niech doświadczają Twojej mocy. Niech doświadczają Twojej mocy. Niech Ewangelia będzie dla nich żywa. Niech będzie dla nich prawdziwie dobrą nowiną. Ty powiedziałeś, że nikogo, kto do Ciebie przyjdzie, kto wezwie Twojego imienia, Ty nie odrzucisz. Niech tego ludzie doświadczają. Niech ci, którzy chorują, niech ci, którzy są zniewoleni, przychodzą do Ciebie i wołają, wzywają Twojego imienia i niech mają doświadczenia z Tobą. Ja modlę się teraz.
o zmianę w tym mieście, o zmianę w tym mieście. Niech tu będzie dużo ludzi, którzy realnie doświadczają Ciebie, którzy żyją z Tobą. Modlę się teraz o to, ażeby ci, którzy bluźnią, doświadczali jako pierwsi, ażeby ci, którzy nam ubliżają, doświadczali Ciebie jako pierwsi. Twojej miłości, Jezus, i Twojej mocy posyłaj do nich ludzi. Niech dzieją im się zdarzenia, których będą mogli doświadczyć Ciebie. Ludzie kiedyś Jezusowi też bluźnili. Mówili mu, żeby był cicho. Przecież to, co on wtedy robił, to było tak inne. Tak inne od życia ludzi, z którymi się spotykał. Mówił do nich o królestwie. Mówił o Ojcu. Mówił, przybliżyło się do was królestwo. A ludzie mu bluźnili. I w końcu go ukrzyżowali. Przecież to nie byli jacyś, nie wiadomo, jacyś inni zupełnie ludzie. Chodzili po ziemi tak, jak my chodzimy. Nie chcieli słuchać tego, co on mówił. Nie chcieli. Bo on niósł życie. Niósł nowe. I często jest tak, że na początku na nowe ludzie mówią, nie chcę tego, nie chcę tego. Ale wszystko, co ja mówię, jest do sprawdzenia w Biblii. Wszystko, na każde słowo z moje znajdziecie tak i amen. Bo mówię tak, jak mówi Biblia, że Jezus na krzyż poszedł za nas z miłości. Boże, to dla nas dar. Bóg nie powiedział, musisz się starać, to wtedy niebo będzie twoim udziałem. Nie powiedział tak. Powiedział, daję wam dar. Że tak Bóg pokochał świat, że dał Jezusa, swojego Syna, żeby ten, kto uwierzy w Jego śmierć na krzyżu, kto, że wziął nasze choroby, że wziął nasze grzechy, że wziął nasze cierpienia, że wziął nasze lęki i nasze zniewolenia i uwierzy w to, że to jest Syn Boży, który zmartwychwstał, to ten będzie zbawiony przez wiarę, nie przez nasze uczynki, nie przez zasługiwanie, bo nikt na niebo nie jest w stanie zasłużyć, bo nikt nie jest wystarczająco dobry, bo grzech jest tak naprawdę w ludzkich sercach, nie tylko to, co widoczne. Jeden plotkuje, drugi komuś źle życzy. Tak, są grzechy, które są widoczne, ale Bóg podniósł to do rangi serca. Powiedział, a jak ty masz w sercu? Jak masz w sercu? Może życzysz komuś źle. I Bóg powiedział, każdy grzech, każdy jeden grzech wziąłem na siebie na krzyż, ażeby nie zginął ten, co uwierzy, ażeby zbawiony był ten, który uwierzy. Jeżeli uwierzysz w to, że Jezus wziął twoje grzechy i poszedł z nimi na krzyż, to będziesz zbawiony. Zobaczcie, ludzie przychodzą i do mnie mówią, porąbały cię, czemu bluźnisz? A ja mówię to, co jest napisane w Słowie Bożym. Nic innego nie mówię. Czyli mówię, powtarzam po Jezusie. Jezus mówił to samo. Uwierzcie we mnie, a będziecie zbawieni. Uwierzcie we mnie. Uwierzcie temu, co do was mówię. Każde utrapienie. Mówił, przyjdźcie ci, którzy jesteście utrapieni. Przecież wiadomo, jak jest. Ludzie są chorzy. Mówią, a macie nieuleczalne choroby. Może ktoś ma raka, może ktoś depresję, może ktoś pije, jest przestępcą, cudzołoży, jest nieszczęśliwy z jakiegoś powodu, może ktoś związał twoje życie. A Jezus powiedział, przyjdźcie wszyscy, wszyscy, którzy jesteście utrapieni, wszyscy, a ja dam wam życie, a będziecie czuli, że żyjecie, a popłynie do was nowe, a ja dam wam ulgę. Ta sama Ewangelia, to samo mówił Jezus i ja po nim powtarzam. Kto pragnie, kto potrzebuje, niech przyjdzie, a popłynie do niego życie. Kto potrzebuje być zdrowy, kto potrzebuje być szczęśliwy, kto potrzebuje być wolny, kto potrzebuje zwyciężać. Jest moc, moc płynie z krzyża, bo Jezus tam nie został, zmartwychwstał. Zmartwychwstał, żywy Bóg i powiedział, że ten, kto uwierzy, ten, kto przyjdzie, on go nie odrzuci, że ten, kto do niego przyjdzie, będzie miał nowe życie, w nim zwycięstwo, będzie miał udział w jego zmartwychwstaniu. Będziecie słuchać później świadectw ludzi, którzy mają udział w zmartwychwstaniu, bo uwierzyli w Jezusa, oni nie zasłużyli na niebo. Ich życie nie świadczyło o tym, że oni mogli zasłużyć na niebo, ale oni z miejsca, w którym wtedy byli, z miejsca
miejsca utrapienia, z miejsca ucisku zawołali do Jezusa. Powiedzieli: potrzebuję Cię. I On nie odrzucił ich precz. Choć po ludzku możemy powiedzieć, że nie zasłużyli, bo człowiek myśli, że na wszystko trzeba zasłużyć. Ale oni z głębi serca rozdali swoje serce i powiedzieli: potrzebuję. Potrzebuję Ciebie. I spotkali się z Jezusem. Spotkali się realnie z żywym Bogiem. On podniósł ich życie. On podniósł moje życie. On pragnie podnieść wasze życie. Bo tak Bóg pokochał świat, że swojego Syna posłał na krzyż, ażeby ten, kto uwierzy, miał życie wieczne, miał zbawienie i miał jak w niebie, tutaj już na ziemi. To wszystko jest dziedzictwo tych, którzy uwierzą. To jest takie proste. Nie trzeba się trudzić. Być może ktoś wam mówi, że trzeba, ale nie taka jest Ewangelia, nie tak jest napisane w Biblii. Trzeba uwierzyć, bo ten, który uwierzy, bo ten, który w sercu uwierzy, że Jezus Chrystus to Bóg, że umarł na krzyżu i że zmartwychwstał, ten będzie zbawiony. Tak jest wyraźnie napisane, tak jest powiedziane. Możecie to sami sprawdzić. Dla każdego z was to jest dostępne. Proszę państwa, ja skończyłam studia prawnicze, później skończyłam studia podyplomowe. Wyszłam za mąż, mąż był partnerem w bardzo dużej kancelarii prawniczej. Kupa pieniędzy, dwoje dzieci. Myślałam, że to wszystko da mi szczęście. Szukałam tego, co daje świat. Mówię, im więcej będę miała, tym będzie dobrze. Bym jeszcze była tylko zdrowa, ale prawda była taka, że w głębi serca też się mocno bałam. Bałam się tego, że coś stracę. I bałam się tego, że nie osiągnę tego wszystkiego, co chcę, bo myślałam, że to daje szczęście. Ale gdy już siedziałam w tym moim pięknym domu, z tymi moimi dziećmi, z mężem, planując kolejne wakacje, nowe samochody kupując, chodząc sobie na zakupy, żeby poprawić humor. Gdy siedziałam w tym moim pięknym domu i zamknęłam drzwi i byłam sama, to wiedziałam w głębi siebie, że wcale nie jestem taka szczęśliwa, że ciągle mi czegoś brakuje i nie ma nic, czym mogę zatkać tą pustkę, bo już nic nie mogę kupić, co ją może zatkać. I ludzie wtedy powiedzieli mi o Jezusie i we moim sercu, na mojej twarzy zbudziło to szyderczo uśmiech. Mówię: co, Jezus? Jacyś religijni, chyba im się w życiu nie udało. Nie wiedzą, jak żyć, ale ja mam wszystko. I choć mój umysł, dobrze wykształcony, torpedował tę myśl, mówił, że tego nie chce, to moje serce mówiło: ale to jest prawda, tego szukasz, tego potrzebujesz, nie znasz w ogóle Boga. I ja musiałam usiąść i przyznać, że ja nie znam Boga. Kto z was go zna? Kto z was wie, jaki On jest naprawdę? Kto z was może powiedzieć: znam Jezusa? Ja go poznałam, powiedziałam do Niego: potrzebuję Ciebie, pociągnij mnie do siebie. Tak daleko żyję od Ciebie, tak daleko. I każdy z was, gdy zawoła z głębi swojego serca, może się spotkać realnie z Bogiem. Nie tak jak z człowiekiem, nie tak, ale w swoim sercu. W swoim sercu. Bóg pragnie pociągnąć ludzi do serca, sercem do serca. Gdy miałam guza w piersi, króciutko byłam jeszcze nawrócona. Ludzie, którzy głosili Ewangelię tak jak ja, przyszli i powiedzieli: położymy na Ciebie ręce w imieniu Jezusa, nakażemy odejść chorobie, bo wierzymy w to, że Jezus na krzyżu każdą chorobę. I powiedział: a ci, co uwierzą, będą kłaść ręce na chorych, a ci będą uzdrowieni. I mam badania na to, że guz był. I mam na to badania, że po nałożeniu rąk tego guza nie ma. Więc ja powiedziałam: chcę żyć tak jak oni, Boże. Nie tylko wierzyć w Ciebie, ale czynić też te rzeczy. Kładliśmy z mężem ręce na człowieka, który był po zawale serca. I nie dawali mu szans. Mózg powiedzieli, że był obumarł. Ten człowiek obudził się i wszystko pamięta, żyje normalnie. Modliliśmy się o kobietę, która nie mogła mieć dzieci, ma śliczną córeczkę. Modliliśmy się o kobietę, która miała problem z kolanem. Obyło się bez operacji. Modliłam się o kobietę, która miała guza na kości. Jest uzdrowiona. Mamy świadectwo, że odrosła kość. Słuchajcie, ten sam Bóg, te same znaki i cuda. Musicie się zastanowić, co zrobicie z tą Ewangelią. Co zrobicie z tym poselstwem, które teraz jest blisko was. Jezus powiedział.
przybliżyło się Królestwo. Blisko Was jest teraz, blisko Waszych serc, blisko Waszych uszu, blisko Waszych oczu. Co zrobicie z tą Ewangelią? Być może ktoś z Was ma jakiś nauk. Może masz problem z kręgosłupem. Może masz wadę wzroku, cokolwiek. Przyjdź do nas, pomodlimy się o Ciebie. Nie musisz chodzić w swoich obciążeniach. Nie musisz. Możesz odejść zdrowy. Możesz zobaczyć, jak Twojego życia dotyka Bóg. On dotknął mojego życia. On dotknął życia nas wszystkich i On dotyka życia tak samo ludzi. Powiedział, że o tym mamy świadczyć na dachach, na placach, na rogach ulic. W Biblii to jest napisane, w przypowieściach Salomona. Poczytajcie sobie. Robimy to, co mówi Boże Słowo. Świadczymy Wam o żywym Bogu, który żywo działa pośród nas. Z Jego krzyża wciąż płynie życie. Świadczymy Wam o żywym Bogu, o prawdziwym Królestwie, które przychodzi w mocy, w znakach i cudach do Waszego życia. Bogu tak pokochał ludzi, że Syna posłał na krzyż, ażeby ten, kto uwierzy, doświadczył zmartwychwstania. Musicie podjąć decyzję, czego chcecie, czego chcecie, czego potrzebujecie, co jest dla Was ważne. Zawołać do Jezusa, że chcecie Go poznać, że potrzebujecie Go w swoim życiu, że potrzebujecie doświadczyć Ojca, potrzebujecie doświadczyć Jego miłości. Potrzebujecie doświadczyć Jego mocy, zmartwychwstania. To jest wszystko dla nas. To jest napisane, że to jest dziedzictwo tych, którzy uwierzyli. Nie tylko wtedy, kiedy Jezus chodził po ziemi, bo On powiedział, że On idzie do Ojca. Ale ci, którzy uwierzą, będą takie rzeczy czynić jak On. Nadal. To nie jest tak, że Królestwo przeminęło. Ono jest dziedzictwem tych, którzy wierzą. To wszystko jest napisane w Biblii. To wszystko możecie zweryfikować. Ja byłam prawnikiem z wykształcenia. Ja mogłam weryfikować wszystko w ustawach. Więc dla mnie to jest dużo, gdy czytam. Tak jest i amen. W Biblii tak jest napisane. Kto z Was potrzebuje? Kto z Was potrzebuje doświadczyć Boga? Przecież wiem, że tak jest. Ludzie noszą w sobie choroby, noszą nieszczęścia. Kto z Was potrzebuje doświadczyć mocy i miłości, mocy z krzyża? Niech do nas przyjdzie, pomodlimy się o Ciebie, odejdziesz zdrowy, doświadczysz Boga. Możecie zawołać do tego Boga, że Go potrzebujecie, że wierzycie w Niego. Bo jest powiedziane, że kto w swoim sercu uwierzył w Jezusa, że to Boży Syn i swoimi ustami wyznał, że to Pan, będzie zbawiony. Mogę się o Panią pomodlić? Powie mi Pani o co? Ja oddam koledze głos, a ja się pomogę. Przeczekaj sekundę, Mary. Przedstawimy tylko głos, jak się mówiliśmy.